Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak możecie wydrukować, powiedzmy, taką fakturę z AliExpressu, czyli za te zakupy, które robicie, ponieważ jak wiadomo, jeżeli mamy już działalność założoną, jeżeli sprzedaże są, musimy się z tego rozliczać. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby właśnie z AliExpressu bezpośrednio jakoś drukować tę fakturę. Można jakieś potwierdzenie tutaj sobie wydrukować, gdzieś to jakby zrobić sobie screena i te po prostu jakoś te potwierdzenia sobie wydrukować, ale jeżeli mamy dużą ilość zamówień, no to po prostu nie jest to skuteczne, nie jest to efektywne i dlatego potrzeba nam właśnie jakiegoś programu, który nam będzie drukował takie faktury, na którym będą wszystkie przedmioty, nasza nazwa firmy i tak dalej, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. I tak naprawdę jest wiele stron, które umożliwiają nam pobranie właśnie faktury z AliExpressu. Ja skupię się na jednej stronie, którą sam używam, jest to Profitario i będzie to rozszerzenie do Google Chroma, dlatego musimy mieć właśnie Google Chroma, jeżeli chcemy, żeby to zadziałało. Natomiast jeżeli nie mamy Google Chroma, no to możemy sobie to wygooglować. Możecie sobie to wygooglować i znajdziecie na pewno jakieś również oprogramowania czy też narzędzie, strony, które umożliwiają właśnie połączenie się z AliExpressem i wydrukowanie takiej faktury. Według mnie Profitario jest po prostu najłatwiejsze w użytku. Tak więc przechodzimy sobie na stronę profitario.com. Tutaj możemy sobie kliknąć AliExpress Invoice i w tym miejscu zobaczymy, jak to wygląda, więc będzie to właśnie mniej więcej tak wyglądało, że jest tutaj to tyle, ile po prostu wypłaciliśmy, czyli ile zarobiliśmy. Tutaj jest koszt naszych tych produktów, które kupiliśmy i tu pojedynczo po prostu jest każdy produkt, jest tutaj jest adres tej osoby, do której wysyłaliśmy, jest cena całościowa, no i tak po prostu tutaj są te wszystkie przedmioty. Co jest fajne, to właśnie, że możemy sobie tutaj uzupełnić naszą nazwę firmy, nasz adres zamieszkania, czyli żeby było wszystko się zgadzało. Jest tu również adres AliExpressu, Alibaby, także jak najbardziej wygląda to bardzo dobrze, profesjonalnie. Wystarczy sobie, że teraz sobie klikniemy Start Creating tutaj Free Invoices. Przejdziemy sobie do Help Center i tu mamy opisane kroki tego, jak to się wszystko aktywuje. W każdym razie na samym początku musimy sobie właśnie zainstalować Chrome Extension i utworzyć konto na tej stronie tutaj. Natomiast jest również tutaj opcja, że możemy zalogować się z Shopify'em, dlatego pokażę. Dlatego na samym początku pobieramy sobie tą extension, czyli tutaj klikamy sobie, pobieramy to rozszerzenie do Google Chroma i jak pobierzemy sobie to rozszerzenie, to przejdziemy sobie na AliExpress i w tym miejscu powinno nam się pojawić właśnie takie okno. Nie wiem, możliwe, że będziecie musieli coś tam jeszcze popotwierdzać. Ja mam już tą wtyczkę zainstalowaną, także nie wiem, jak to tam, już nie pamiętam, jak to działa, natomiast myślę, że nie będzie to na tyle trudne, żebyście nie dali sobie z tym, nie poradzili sobie z tym. Jak w razie czego możecie właśnie skorzystać tutaj z tej tutaj instrukcji. Jak widzę, tutaj będziecie musieli potwierdzić po prostu authenticate i tak dalej, natomiast myślę, że sobie z tym poradzicie i w momencie, kiedy będziecie mieli tutaj właśnie tą rubrykę, wystarczy, że klikniecie sobie Show Dashboard i w tym miejscu dacie Login with Shopify i wpiszecie sobie nazwę swojego sklepu. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, to jest nazwa mojego sklepu, shopify.com. Tak mniej więcej to będzie wyglądało, czyli tu jest nazwa waszego sklepu .shopify.com. Zalogujecie się tutaj i tak wygląda nasz właśnie dashboard na Profitario, czyli tu będziecie mieli właśnie, jeżeli się połączycie z Shopify'em, to tu będziecie mieli te wasze dane z Shopify'a. Natomiast również można się zarejestrować nie używając do tego Google, tego Shopify'a, no to nie będziecie po prostu mieli tych danych tutaj na dashboardzie.
Natomiast będziecie mogli dalej generować te faktury z AliExpressu, także można się tam po prostu zarejestrować używając danych e-maila swojego. Ale co nas będzie tutaj najbardziej właśnie interesowało, to klikamy sobie w reports i tu jest AliExpress i w tym miejscu możemy ustawić sobie datę, czyli ostatni miesiąc sobie ustawiamy i będą tutaj się pokazywały nasze zamówienia właśnie z AliExpressu. Natomiast zanim one jeszcze tu się pokażą, musimy sobie tutaj przejść na tego AliExpressa, kliknąć sobie Update Orders i w tym momencie nasze zamówienia będą się tutaj update'owały, czyli dodawały. W tym momencie dodało mi się 30 zamówień i ja muszę sobie teraz kliknąć i upload te 30, czyli jak kliknę sobie w tym momencie te ostatnie 30 zamówień z AliExpressu właśnie uploaduje się tutaj, przesyła się do tego Profitario na tą tablicę tutaj. I zanim jeszcze będziemy to przesyłać, musimy sobie kliknąć to update orders i tutaj jakby update'uje te ostatnie nasze, dodaje nam do tego właśnie, do tego uploadowania ostatnie nasze zamówienia. Ja w tym miesiącu miałem 2 zamówienia, ponieważ jest to konto prywatne, zamawiałem jakieś tam produkty dla siebie. W każdym bądź razie właśnie teraz się to zaploadowało i w momencie, kiedy to się zaploaduje, to będzie się to pokazywało właśnie na tej tablicy tutaj. I macie, jeżeli będą się liczba po prostu tych zamówień z ostatniego miesiąca tu się zgadza z tym, co jest na AliExpressie, no to myślę, że nie ma problemu. Można przejść do kolejnego kroku, jakim będzie właśnie Create Invoice. Po kliknięciu w Create Invoice przechodzimy na tak naprawdę ostatni etap. Po prawej mamy tą naszą fakturę, a po lewej mamy kilka różnego rodzaju opcji do wyboru. Między innymi właśnie możemy sobie tutaj zmienić daty, czyli właśnie to na przestrzeni jakich dat po prostu ta sprzedaż była. No i mamy tutaj również tyle, ile zarobiliśmy, jeżeli mamy podłączony Shopify. No i jest tutaj cena właśnie towaru, taka podsumowanie tego, ile zapłaciliśmy za ten towar z AliExpressu. No i tutaj już pewnie tego nie widzicie, na pewno tego nie widzicie, ponieważ nie mogę wam pokazać danych klientów, natomiast właśnie są tutaj pełne dane naszego klienta, czyli adres zamieszkania, imię, nazwisko i tak dalej. No i jest jaki przedmiot on kupił, no i jaka jest cena tego zamówienia, także jest wszystko, co jest potrzebne do tego, aby się rozliczyć. No i tutaj są wszystkie te przedmioty. Jak sobie tutaj zjedziemy na dół, to możemy sobie uzupełnić właśnie nazwę naszej firmy i tutaj adres naszej firmy, również VAT, numer VAT, natomiast jeżeli prowadzimy dropshipping, to tego nie musimy posiadać. No i jest tutaj właśnie AliExpress adres, który jest automatycznie, chyba z tego co pamiętam, wygenerowany. Jeżeli nie, no to możecie sobie znaleźć ten adres na internecie, chociaż wydaje mi się, że on tu był po prostu wygenerowany automatycznie. No tu jest kilka opcji, które możecie sobie również poustawiać i wystarczy, że pobierzecie sobie i tak naprawdę macie gotową waszą fakturę. Tak więc to by było na tyle. Właśnie dowiedzieliście się, jak możecie wygenerować taką fakturę. Myślę, że jak najbardziej dzięki takiej fakturze możecie się rozliczać spokojnie każdego miesiąca i nie będzie z tym żadnych problemów.